Słuchajcie, Dek jeszcze raz poszedł na warsztat, bo będzie wymiana głowicy. Niestety tutaj siedzi oryginalna ZRK, jest namagnesowana. Po 3-4 próbach zapisu już jest wszystko ustawione, niby jest wszystko ok. A później po kolejnych 3 próbach zapisu magnetyzuje się po prostu lewy kanał i odchyłka jest niesamowita. Wymienimy za chwileczkę głowicę i będziemy testować kolejny dzień, że tak powiem. Tak strasznie nie lubię magnetofonów, bo trzeba mieć po prostu czas na takie rzeczy. No zobaczymy, może się uda, no. Nie jestem 100% pewien, zobaczymy po wymianie głowicy, nie? Dzisiaj trochę sobie popiszczymy, słuchajcie, po wymianie głowicy jest wszystko jak ręka odjął, idzie od razu, szybko ustawić, bezproblemowo. Zobaczcie, jedyneczka, nagrywanie, nie? Jedyneczka, nagrywanie. Ustawmy sobie 0 teraz. Troszeczkę jeszcze ten wskaźnik delikatnie trzeba opuścić, tak żeby równo było na zerze. Dobra, jest równiutko 0, nagrywanie leci. Jeszcze sobie trochę popiszczymy, trochę ściszę ten pisk, w sumie niepotrzebny ten pisk, bo i tak będziemy zaraz odtwarzać. Dobra, przywińmy teraz od zera. I zobaczcie to, co wtedy jeszcze kręciłem, delikatnie. Mamy 0 plus 1, 0 plus 1. Trochę przewinę, tak żeby ustabilizować wtedy. O, to już wcześniejsze nagranie, tutaj. Jest 0, jest 0, równiutko. Wcześniejsze nagranie. Jest trójka, jest trójka. Jednak wada była głowicy. Głowica jest namagnesowana albo rozmagnesowana i zdarta. Zdarta jak cholera. Została wstawiona nowa. Od deka diory też. I po ustawieniu fajnie to wszystko pracuje. No. No i nareszcie się uporałem z tym dekiem. Także jeszcze jeden dek został do zrobienia i pewnie będzie do odsyłki. A zobaczymy, co z tym drugim dekiem. Mechanizm już nie cyka. Zostały przesmarowane i tam ktoś zapomniał podłożyć pod jedno, też go wyciągałem, podłożyć takiej plastikowej podkładeczki pod sprzęgło do autostopu. I dlatego cykało. Po prostu dek w tej pozycji przestawał cykać. Jeśli tak, no to sprzęgiełko dotykało tej przesuwnej takiej belki i dlatego to cykało. Już nie cyka. Także wszystko ok. Odtwarza ładnie. Teraz jeszcze zobaczymy, nagramy sobie jakiś utworek z internetu. Przetestujemy, przynajmniej teraz jak już jest tutaj dobrze ustawiona głowica, to możemy sobie, że tak powiem, nagrać coś, zapisać, żeby mieć później do testów, nie? No dobra, leci sobie zapis, trochę ściszymy, żeby tutaj zaraz nie było, że to jakieś prawa autorskie, ale to nieważne. No i dobra, zobaczmy, co nagrało, nie? Ekstra jest. Jeszcze sobie tutaj wcześniej trochę coś tu ponagrywałem. No i dobra, słuchajcie, nareszcie dek jest opanowany w całości. Tutaj u mnie akurat z komputera tak leci jeden kanał trochę cichszy, także musiałem tutaj sobie ustawić korekcję. Po to właśnie to jest ten balans. Wszystko ustawione tak jak ma być, ładnie.
No i niestety musiała być wymiana głowicy, no. Przewiniemy sobie jeszcze od początku. Dobra, dzięki za obejrzenie moich męki z magnetofonem DEC ZRK M9105. Czekajcie, co bogato przewinęłem. I heard that you